Państwo zobaczą, jak ten świat się zmienia, prawda? Co było, a co nie jest, nie wpisuje się w rejestr. Teraz strasznie modny jest ten Facebook. Państwo zobaczą, że ludzie już tak przechytrzają ten Facebook, że żeby się nie dać się zinwigilować, jakoś obnażyć, bo no, ta von Lipski mówi, że to jest obnażanie się przed wszystkimi, a przede wszystkim przed tymi, którzy inwigilują, proszę Państwa. A przede wszystkim przed tymi, którzy inwigilują. Się wszystko zmienia. Co było, a co nie jest, to się nie wpisuje w rejestr. Państwo zobaczą, że YouTube siadł, YouTube pada, no bo tak, Facebook, co jeden to na Facebooku, co jeden to na Facebooku, którego w sumie nie lubię ze względu na tę inwigilację, że chcą za dużo wiedzieć. Ale że ludzie tacy głupi są, Państwo zobaczą. Albo siadła, padła ta firma Orange. Ile jak myśmy teraz kupowałam drugi telefon, to chyba no ze 17, 20 parę nawet wręcz podpisów złożyłam, żeby kupić telefon. Do nas jutro, pojutrze najpóźniej, bo to do 5 dni, przyjeżdża kurier z firmy T-Mobile. Państwo zobaczą, tylko dwa podpisy, rachunek za światło, no bo jak się korzysta, prawda? No i oczywiście tylko za złotówkę, a z miesięcznym zobowiązaniem, aby, proszę Państwa, płacić 35 zł przez 2 lata. Taka Warszawa dorobiła się firmy bogatej. T-Mobile, no, a ta firma Orange padła, siadła. To tak samo, proszę Państwa, jak i ta firma YouTube. Padła, siadła, bo za dużo tam tego jest, za dużo było. I ta Barbara Bloch i Kurwa. Ja mówię, to co to za YouTube, jeżeli baba, babsztyl przeklina co sekunda, nie dość, że to jest spam, bo to się powtarza tysiące, miliony razy słowo kurwa. A jeszcze takie obrzydliwe to słowo jest, no ale w Warszawie takie coś, to się bardzo chętnie przyjmie, prawda? Gdzie autobus co sekunda w innym kierunku jeździ, co sekunda inny numer, z tramwajem ciut lepiej, bo to tory, bo to szyny, no. Ale trzeba odróżniać, że tramwaj to nie jest pociąg i tramwajem do Anglo-Ameryki nie odjedziesz, nie pojedziesz, nie dojedziesz. Zapraszamy spod pałacu, sprzed Pałacu Kultury Stalina i Lenina pojechać pięknym autokarem do Anglo-Ameryki Białystok, do ludzi prawosławnych. No bo tutaj wiecie Państwo, wiocha wielka, wiocha duża w Warszawie, że ludzie nawet wolą tutaj do Warszawy przyjechać. Na przykład Kurczaczek przyjechał z Bydgoszczy i mówi, że o Jezu, bo tam wszyscy go znają w tej Bydgoszczy i on jako to dziecko takie, no w pewnym sensie niepełnosprawne, co wcale nie znaczy, że jest takim debilem jak ten Mareczek, bo niepełnosprawny to może mieć, wpadać szybko w stres, może się szybko denerwować, z całkiem innego powodu, proszę Państwa. Tak jak ta Małgosia literatka, która też nie mogła z nami pojechać, gdzie? Do Anglo-Ameryki Białystok, skąd? Stąd, z Sezamu, z Uniwersamu, z Centrum, z Marszałkowskiej, z Pragi Południe, z Ronda Wiatraczna. No bo jak 100 kilometrów pojedzie, to mogą być też Amerykanki, Państwa zobaczą. No, to mogą być też Amerykanki. To 100 kilometrów, to ona wtedy dostaje jakiejś padaczki, czy czego, powiedziała, że nie mogę z Wami pojechać, bo narobię Wam po prostu jakiegoś problemu. No. Jeszcze raz popatrzmy się tutaj na miejsce w Warszawie, w Polsce, a gdzie był Sezam. Przecież ja tutaj Milupę kupowałam. Milupę. Ajne Milupa. Tutaj w Warszawie, gdzie jesteśmy na Mazowszu. Pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją. Warszawa, Warszawa. Wszystkiego ciekawa. Pieniędzy, bogactwa, worków, sławy. Być, mieć. Docent, doktor, habilitowany często do Warszawy zjeżdżają, żeby mieć tytuły, żeby się kształcić na Uniwersytecie Warszawskim. Ale niestety to wszystko teraz siada, to wszystko teraz pada, no bo co będziesz robiła po uniwersytecie? No, w barku będziesz pracowała, kawę robić, kawę podać, pozamiatać barek, pozamiatać restaurację, pozamiatać, posprzątać pastę. Pasta tutaj za tym czerwonym światłem, która jest, to jest były najwyższy budynek w Warszawie, czyli w Polsce, a także nie jest tu Anglo-Ameryka Białystok, nie jest tu prawosławie, tutaj dużo jest fioletu boskiej. Matka
Boska, a więc ulica modna tu w Warszawie, Ostrobramska, ulica tu modna w Warszawie, Częstochowska, gdy jesteśmy w kraju rzymsko-łacińskim, a nie krymskim, czyli że nie prawosławnym. Proszę Państwa, historia Warszawy można czytać na tych skrzynkach od czasu do czasu. Wszystko jest, czego chcecie. Wszystko tu jest. Zapraszamy do reklamy. Także proszę Państwa, oto Warszawa. Jest Warszawa, Wars i Saw. Jest Warszawa. Pałac Kultury Stalina i Lenina, ulica Marszałkowska. Błysk i kaszel od grobów pobielanych, bo to jest, są wszystko katolicy, którzy nie mogą zapomnieć o mszy u świętej Anny o godzinie 21 do godziny 22, kaszlący będą mogli się w międzyczasie wyspowiadać, kaszlący u księdza rzymskokatolickiego będą mogli ciało Chrystusa przyjąć. Tak wyglądał mniej więcej, ja wiem, on może będzie wyglądał dopiero uniwersum, professional, bo wyglądał tak troszeczkę po swojsku, po wiejsku. W Warszawie kaszlącej, gdzie teraz już nikt tutaj do Warszawy z Anglo-Ameryki, Białystok przyjeżdżać nie chce, no bo ludzie prawi, którzy myślą o Bogu, to gdzie będą przyjeżdżać tutaj handlować? Proszę Państwa, majtkami. Także bardzo chętnie tam przyjeżdżają gdzieś do Anglo-Ameryki, Białystok, kraść kożuchy. Państwo słyszeliście, że ta narzeczona Janowskiego do Ameryki poleciała kraść kożuchy i wpadła. I że no nie wiem, co tam z nią zrobili. No przecież chyba nie zamordowali. No ale jaki to wstyd. Jaki to wstyd. Także widzicie Państwo, wszystko pada, wszystko siada. Co było, a co nie jest, to się nie wpisuje w rejestr.